Dziś naprawimy Waszą prawą rękę. Choć nie ma jednego, uniwersalnego, idealnego sposobu trzymania kostki, są pewne wytyczne, o których dzisiaj sobie porozmawiamy. Może być tak, że Wasza technika prawej ręki to jest coś, co Was spowalnia. Zacznijmy od samego ułożenia kostki w palcach. Przede wszystkim nie chcecie, żeby kostka wystawała za daleko. Chcecie raczej grać samym czubkiem kostki. Żeby to osiągnąć, po prostu połóżcie kostkę... Na palcu wskazującym i dociśnijcie ją kciukiem. I to jest wasza pozycja trzymania kostki. I kiedy już tak trzymacie prawidłowo kostkę, co z pozostałymi palcami? Niektórzy opierają palce na korpusie, kiedy grają, inni zaciskają dłoń w pięść, inni trzymają palce całkowicie proste. Nie mówię, że trzymanie palców na korpusie jest. Czymś złym. Czasami kiedy gram na najniższych strunach, też podpieram sobie palce, żeby mieć po prostu większą kontrolę nad tym, co robię prawą ręką. Jednak spróbujcie zagrać w ten sposób akordy. Staje się to niewykonalne. Z kolei zaciskanie dłoni w pięść lub rozczapieżanie palców na prosto. Sprawia, że wprowadzacie do organizmu niepotrzebne napięcie, które spowalnia waszą grę. Najlepsza pozycja to lekko zamkniętej pięści, ale bez spięcia. I choć to może wydawać się na początku trudne, wasze palce będą chciały się rozejść lub będą chciały się zacisnąć, mam dla was pewien trik. Weźcie drugą kostkę i włóżcie ją w dłoń do waszych pozostałych trzech palców. Dajcie im coś do robienia, czyli trzymanie kostki. W ten sposób one się nie rozejdą. Bo mają zadanie do wykonania. I nagle zobaczycie, że wasze palce nigdzie nie uciekają. Dodatkowo nie zaciskajcie tej kostki, nie wbijajcie jej sobie w palce. Od razu poczujecie ból, czyli wiecie, że jest za duże napięcie. Wtedy luzujecie. Obchodzicie się z tą drugą kostką trochę jak z jajkiem, ale to sprawi, że wasza pozycja prawej ręki będzie idealna i wygodna. Kolejna rzecz to sam ruch przy grze. To, czego chcecie uniknąć, to machanie całą ręką, czyli tego nie chcecie. Chcecie ruch samego nadgarstka. Rękę oprzyjcie sobie wygodnie na korpusie i poruszajcie samym nadgarstkiem. Poćwiczcie sobie sam ten ruch. To jest zwłaszcza przydatne przy technice alternate picking, o której mówiłem w moim filmie na temat ćwiczeń. Tutaj wrzucę wam link do tego filmu. Przy alternate pickingu, czyli graniu góra dół góra dół na zmianę, ten ruch jest idealny. Sam nadgarstek, nie cała ręka. Tak jak wspominałem, to nie jest konieczność, tak? Jeżeli dla Was bardzo wygodnie gra się z rozczapierzonymi palcami, grajcie tak dalej, oczywiście. Mówię jedynie, żebyście spróbowali, bo być może tak będzie dla Was lepiej, i być może macie tutaj gdzieś spięcie, którego nie czujecie, a w ten sposób rozwiążą się Wasze problemy. Jeżeli chcecie jeszcze bardziej rozruszać swoją prawą rękę, odsyłam Was do mojego filmu na temat ćwiczeń dla prawej ręki. Jeżeli natomiast chcecie poprawić swoją lewą rękę, odsyłam Was do ćwiczeń lewej ręki. Również tutaj dam kartę z filmem. Jeżeli chcecie mi w jakikolwiek sposób pomóc, dajcie lajka like na tym filmie, w ten sposób trafiam do szerszej publiczności, pokazujecie, że ten film Wam się podobał i w ten sposób ja mogę dalej się rozwijać jako kanał, jako twórca i mogę robić dla Was więcej filmów. Wielkie dzięki, miłego grania!